Dzień dobry, mam na imię Paweł i witam Was z salonu Klasyczne Buty w Gdańsku. Dzisiaj opowiem Wam o tym, dlaczego warto oddać buty do renowacji w klasycznych butach. Zanim jednak przejdę do filmu, to chciałem Was prosić o subskrypcję, o polubienie filmu, o zostawienie komentarza pod filmem. To dla Was jest naprawdę 5-10 sekund pracy, a dla nas to jest bardzo ważne, pozwala nam się rozwijać. A teraz przejdźmy do tematu. Bardzo dużo czasu poświęcamy pielęgnacji butów. Nagrywamy o tym filmy, piszemy artykuły blogowe, mówimy o tym na Instagramie, na Facebooku, dajemy do każdej pary butów książkę serwisową. Naprawdę bardzo mocno zachęcamy Was, namawiamy, wręcz zmuszamy prawie, że do tego, żebyście pielęgnowali, żebyście pastowali i kremowali Wasze buty. Natomiast zdaję sobie sprawę i my sobie zdajemy sprawę w klasycznych butach, że nie każdy to robi. Z różnych przyczyn. Niektórym się po prostu nie chce, ja to też rozumiem. Niektórzy po prostu nie potrafią, nie wychodzi im to. Inni nie mają wszystkiego sprzętu, nie mają gdzie tego sprzętu całego trzymać. Są różne powody. Niektórzy zapominają, że to trzeba robić. Jeden z profesorów medycyny, który jest naszym stałym klientem, kiedyś przyszedł do mnie i mówi: wie pan co, ja mam te wszystkie wasze kremy od was i pasty, ale jak ja to robię, to jakoś mi to nie wychodzi. Wam to wychodzi dużo lepiej. Ja mu odpowiedziałem: panie profesorze, bo pan jest świetny w tym, żeby ratować ludziom życie, a my po prostu jesteśmy dobrzy tym, żeby ratować buty. I pan profesor przynosi do nas teraz regularnie swoje i żony buty do pielęgnacji, do renowacji, tak jak zresztą wielu innych klientów. Mało tego, czasami nawet klienci, którzy sami pielęgnują swoje buty, raz na jakiś czas, zazwyczaj raz na pół roku, przynoszą nam buty do takiej gruntownej renowacji. Dlaczego warto oddać buty do pielęgnacji, do renowacji w klasycznych butach? Po pierwsze, mamy sprzęt odpowiedni do tego. Ja to zawsze tłumaczę, że krem i pasta oraz prawidła to są trzy najważniejsze rzeczy, których potrzebujecie i które wystarczają Wam w 90% przypadków. Ale uwierzcie mi, jest całe mnóstwo innych kosmetyków. Są cleanery, universal cleanery, specjalistyczne cleanery, dziesiątki różnych szczoteczek z cienkim włosiem, grubym włosiem, twardym włosiem, miękkim włosiem, końskim włosiem, świńskim włosiem. Po prostu od groma tego. Są renowatory w kolorze, nie w kolorze, neutralne i tak dalej, i tak dalej. Gdybyście zobaczyli torbę Michała, naszego głównego renowatora. On ma taką torbę z Ikei, tą takie niebieskie, na pewno kojarzycie. I ona jest cała zawalona tym sprzętem, którego używa do renowacji. I uwierzcie mi, ja nie mam pojęcia, do czego służy połowa z tego. Gdybyśmy zeszli tam na dół do naszych podziemi, tutaj w salonie, i gdybyście zobaczyli półkę, na której, trzy półki, na których Nastia trzyma swoje przyrządy do renowacji, to również byście się zastanawiali, do czego to służy. Ja też nie wiem. Natomiast głównym, od razu Wam powiem, głównym środkiem, którego Nastia używa, to jest bańka z acetonu. To jest taka bańka acetonu i ona naprawdę szybko idzie, ponieważ większość plam, większość zabrudzeń mocnych schodzi tylko, kiedy się je potraktuje acetonem, ale to nie chodzi o to, żeby buty się rozpuściły, tylko o to, żeby zmyć plamę, a następnie z powrotem zapatynować to miejsce, które jest odbarwione po acetonie. Także jak widzicie, do takiej naprawdę gruntownej, specjalistycznej pielęgnacji butów potrzeba bardzo dużo sprzętu, którego wy nie macie. Nie macie, bo nie chcecie wszystkiego kupować, nie macie gdzie tego trzymać, nie macie całej piwnicy na to, żeby ten sprzęt przechowywać, a my go mamy. Po to tu jesteśmy. Druga rzecz, jesteśmy w tym po prostu dobrzy. Ponieważ człowiek jest dobry w tym, co robi regularnie. Jeżeli trenuje, jeżeli wykonuje jakieś czynności regularnie, to wtedy staje się w tym dobry. A my to robimy codziennie. Michał, Nastia, nasi renowatorzy robią to codziennie. Siłą rzeczy więc są lepsi od osób, które robią to raz na miesiąc. To logiczne, prawda? I dlatego warto nam oddać buty, ponieważ na pewno zrobimy to bardzo dobrze. Tak jak pan profesor mówił, że jemu to nie wychodzi. Jemu to nie wychodzi, bo on to robi raz na dwa miesiące, prawda? A my to robimy codziennie kilkanaście par butów. Kolejna sprawa, która jest ważna, oszczędzacie czas. Tak jak powiedziałem, niektórzy po prostu nie mają czasu. Ja wiem, że to zajmuje pół godziny raz na jakiś czas, ale jeżeli mam 5 par butów, to nawet nie jest pół godziny, a jest i 2,5 godziny. Nie każdemu się chce. Przychodzi ktoś po pracy, nie chce mu się po prostu pielęgnować butów, więc może je przynieść do nas i my to zrobimy dla niego. Są osoby, które, tak jak powiedziałem, nie mają ochoty tego robić. To ich nie bawi, nie fascynuje. No rozumieją, że to jest potrzebne, ale nie chcą tego robić. To trochę jak ze zmianą opon w samochodach. Czy ktoś w tej chwili zmienia samodzielnie opony? Nie, jedzie się do mechanika, on zmienia opony raz na pół roku i załatwione, prawda? Niby prosta rzecz, a jednak każdy korzysta z usługi specjalisty. Kolejna sprawa to jest przygotowanie butów przed założeniem. Często klienci mówią, te buty są twarde.
Te buty są sztywne. Proszę pamiętać, że nasze buty są zrobione z prawdziwej, cielęcej skóry. Mało tego, ta skóra trochę leżała. To nie jest tak, że buty zostały wczoraj uszyte i dzisiaj trafiają do Was. One zostały uszyte jakiś czas temu, ta skóra też trochę poleżała, więc ona jest przesuszona. To jest sztywny kawał grubej, cielęcej skóry. Właśnie nakremowanie tych butów, napastowanie, nawet dwukrotne przed założeniem, przed pierwszym założeniem, jest bardzo ważne. Ta skóra od razu staje się bardziej miękka, lepiej dopasowuje się do butów, więc warto zrobić nawet tą renowację, tą pielęgnację, bo tu nie ma co dokonywać renowacji na nowych butach, ale zrobić tą pielęgnację, pierwsze nakremowanie, napastowanie, nawet dwukrotnie przed pierwszym założeniem butów. Dzięki temu te buty stają się bardziej miękkie. Powodów, dla których warto do nas przynieść, jest wiele. Mamy sprzęt, mamy umiejętności, chce nam się, my to po prostu lubimy, umiemy to robić i oszczędzacie dzięki temu czas. Jakie w ogóle rodzaje usług mamy pielęgnacyjnych, usług związanych z butami? Po pierwsze, jest to podstawowa pielęgnacja. Ściągnięcie brudu oraz nakremowanie i napastowanie butów. Często dwukrotnie. To jest taka podstawowa rzecz, którą wykonujemy. Druga to już jest renowacja. Polega na tym, że jest dużo więcej czynności do wykonania. Często trzeba użyć cleanerów, mleczka do czyszczenia. Mogą być już jakieś małe rysy na tych butach, które krem pokryje. Czyli mamy do czynienia z większym zakresem czynności. I wreszcie jest dogłębna renowacja, kiedy mamy do czynienia już z głębszymi rysami, kiedy należy użyć gorącego wosku, żeby z powrotem ramy obrobić butów. Po gruntownej renowacji buty naprawdę wyglądają zupełnie inaczej niż te przyniesione do nas. Dotyczy to już naprawdę zniszczonych butów oraz ostatnia, najbardziej skomplikowana, najbardziej czasochłonna czynność to jest patynacja, czyli wtedy, kiedy trzeba buty pomalować po prostu na nowo. Czyli mamy te cztery usługi, z których możecie skorzystać. Teraz wprowadzamy w tej chwili właśnie tą usługę piątą, czyli przygotowanie butów przed pierwszym założeniem, czyli nakremowanie ich i napastowanie dwukrotne. To dzieje się jednego dnia, najpierw kremujemy, pastujemy, potem powtarzamy tą czynność, tak żeby po pierwsze zabezpieczyć buty już przed pierwszym założeniem oraz zwiększyć skórę sprawić, że ona się będzie lepiej układała do stóp. Proszę też pamiętać, że mamy cały warsztat szewski. U nas możecie wykonać właściwie każdej rzeczy związanej z butami. Nawet łącznie z wymianą przynajmniej części podeszwy Goodyear, ale także zalowanie, fleki, szycia, klejenia. Wszystkie te czynności nasz warsztat szewski wykonuje. To już wykonują nasi szewcy, nie renowatorzy. Więc mam nadzieję, że Was zachęciłem do tego, żebyście raz na jakiś czas oddali nam buty. Nawet jeżeli sami czyścicie te buty, nawet jeżeli sami je pielęgnujecie, co pochwalamy i co uważamy, że tak powinno być, to warto raz na pół roku oddać nam buty. Na przykład po zakończeniu sezonu zimowego, po to, żebyśmy je odsolili, bo na pewno na butach znajduje się sól, którą samemu będzie Wam ciężko usunąć z butów. Również, żebyśmy przygotowali buty do garażowania, po to, żeby one sobie spokojnie odpoczywały, bo jeżeli zostawicie tą sól, jeżeli nie zmyjecie tych wszystkich środków, które są na butach, to po prostu będą niszczyły Wam skórę. Oraz po zakończeniu sezonu letniego, po to, żebyśmy buty wyczyścili, przygotowali po prostu do garażowania, do zimowania. Zapraszamy Was do salonu w Gdańsku oraz w Warszawie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Są one w sklepie internetowym. Linki do nich znajdziecie pod filmem. Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo. Do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo.